Teraz się dowiemy, jak to jeść. Bardzo ciekawy wykład pani Wola przygotowała na temat odporności jesiennej. Witam serdecznie. Ja troszeczkę powiem na temat odporności. Tak naprawdę, proszę państwa, pani doktor powiedziała bardzo fajny wykład na temat produktu, jakim jest Golden Aronia. Natomiast biorąc pod uwagę antyoksydanty, witaminę C i okres jesienny, co tak naprawdę nam się nasuwa na myśl? Dokładnie, przeziębienia, odporność. Ja wykorzystałam fakt, że jest okres jesienny i zachęcam państwa bardzo, aby przede wszystkim wykorzystywać Golden Aronię i olej Golden Drop jako bardzo taki element wzmacniający układ odpornościowy. Ja powiem na temat jesieni w kuchni, jakie produkty rzeczywiście można jeszcze dodatkowo wykorzystywać w tym okresie. Jak dietą wzmocnić odporność, nie dać się chorobie, jak nie przytyć też jesienne wieczory, prawda? Ponieważ większość z kobiet teraz dosyć modny jest zdrowe odżywianie, ale czy tak naprawdę zdrowe odżywianie to no, cały czas surówki i zimne pokarmy, prawda? Jest okres jesienny, więc potrzebujemy troszeczkę ciepła. Proszę dalej. Jesień mamy w pełni, tak? Warto więc w miarę tutaj dokładnie tak poznać zasady rządzące tą porą roku. Głównie po to, aby dowiedzieć się, jak się do nich kulinarnie i zdrowo przygotować. Proszę bardzo. Dalej. Wraz z w okresie jesiennym, tak, mamy... Fajnie, dziękuję. Takim elementem przewodnim to jest gromadzenie, tak? Czyli soki roślin ściągają z powrotem do korzeni, zwierzęta gromadzą zapasy na zimę, zwiększa się potrzeba snu, odpoczynku. Jest to pora roku, kiedy trzeba zadbać o zachowanie energii, ciepła w organizmie. Niektóre osoby bardziej podatne na wpływ pogody, częściej niż inne, w porach roku odczuwają takie nastroje nostalgiczne, prawda? Czyli częściej depresyjni jesteśmy i... Proszę dalej. Według reguł medycyny chińskiej, filozofii wschodu, każda pora roku odpowiada, czy jest przyporządkowana przemianom, tak samo smakom, czy danemu narządowi wewnętrznemu. W okresie wiosennym takim narządem wewnętrznym jest wątroba i smak kwaśny, a w okresie jesiennym mamy smak ostry oraz narządem przyporządkowanym są jelita i płuca. Proszę dalej. Medycyna chińska i filozofia wschodu opisuje wszystkie procesy zachodzące cyklicznie. Oprócz pór roku są to pory dnia, fazy życia, narządy człowieka, emocje, smaki, kolory i produkty spożywcze. Z okresem jesiennym także związany jest zmysł węchu i nos, tak? Czyli mamy do czynienia częściej z przeziębieniem, które często wychodzi z osłabienia i z wychłodzenia płuc. I kolejny element, jest to jelito grube. Na poprzednim wykładzie mówiłam na temat jelit i jakby potwierdzam i dalej tutaj mamy do czynienia, że jelito grube ma za zadanie odtruć organizm i tego, czego nie wydali,
organizm musi wydalić przez skórę, tak? Czyli częściej mamy różnego typu wysypki, egzemy. Tak, trądzik jak najbardziej. I pojawiają się zaparcie i wzdęcia. W okresie jesiennym i zimowym częściej możemy, ja w swojej praktyce widzę, że spożywanie dużo, wielu pokarmów takich wychładzających, zimnych i nadmiaru owoców, nadmiaru pokarmów też suchych powoduje zaleganie i częste wzdęcia, zaparcia. Stąd co tak naprawdę robić? Więc jesienią musimy troszeczkę ten nasz organizm rozgrzać, poprawić trawienie i dostarczyć ciepło jelitom i płucom. Jesienią wyraźnie zmieniamy techniki przygotowywania posiłków, tak? Czyli spożywamy mniej warzyw na surowo, a więcej potraw gotowanych. Wydłużamy czas gotowania, zmniejszając też ilość wody. W miarę jak robi się chłodniej, coraz więcej i dłużej gotujemy, pieczemy, dusimy, częściej wykorzystujemy produkty o właściwościach rozgrzewających. Stopniowo ograniczamy spożycie owoców. Nadmiar owoców, tak jak też mówiłam na poprzednim wykładzie, powoduje duże wychłodzenie, często wzdęcia i wiele osób ma kłopoty z takim nadmiarem zimnej wilgoci, wychłodzenia. I tutaj bardzo dobrym przykładem, takim elementem zastępczym jest właśnie golden aronia, gdzie mamy bardzo dużo cennych właśnie antyoksydantów, witamin, minerałów i owoców, które w sposób taki jakby uzupełniający można wykorzystać jako dodatek do posiłku. Proszę bardzo. W tym okresie także zwiększamy spożycie zbóż. Najbardziej preferowanym zbożem jest kasza jaglana, owies, kasza gryczana. Kasza jaglana ma działanie też wysuszające i również ma dużo krzemu. Bardzo dobrym uzupełnieniem do kaszy jaglanej właśnie jest też golden aronia. Tutaj czy do kaszy jęczmiennej, tak jak dzisiaj był przygotowany deser, super pomysł. W połączeniu z olejem lnianym jest to duża wartość antyoksydacyjna i odżywcza. No i dlaczego tyjemy? Tak naprawdę w okresie jesienno-zimowym często mamy do czynienia z podjadaniem, wieczorami też z potrzebą podjadania większej ilości słodyczy. A dlaczego tak jest? Ponieważ w związku z wychłodzeniem, z zimną temperaturą, z zimnem, potrzebujemy więcej ciepła i więcej energii, tak? Zbytnio duże wychłodzenie powoduje, że potrzebujemy uzupełnić tą energię, czyli korzystamy na przykład z cukru słodyczy. Nadmiar tego cukru wilgoć przenika do tkanek, pojawia się nam celulit, czyli tyjemy. No i równie dobrze pojawiają się też zaparcia, więc utrudniana jest detoksykacja. Smaczne i rozgrzewającym, wzmacniającym trawienie, przeciwdziałającym nadwadze i wilgoci jest kawa zbożowa z kardamonem, cynamonem, imbirem i goździkiem. Proszę dalej. Dobrym też sposobem dającym naszym potrawom więcej energii w tej chłodnej porze roku jest gotowanie na przykład pod ciśnieniem w szybkowarze lub pieczenie w piekarniku. Świeże zioła dostępne jeszcze jesienią, jak melisa, lubczyk, bardzo fajnie uzupełniane są jako element też wzmacniający odporność i wykorzystywane w potrawach wraz z olejem golden drop zachowują bardzo cenne właściwości. Pamiętajmy też o właśnie dodawaniu tłuszczów do potraw, masło sklarowane, oleje tłoczone na zimno, olej kokosowy czy olej jeleniany, jak najbardziej. No i kwestia też jedzenia. Musimy jeść o odpowiednich porach w ciągu dnia. W medycynie chińskiej istnieje tak zwany zegar biologiczny. Tak, zegar, któremu podporządkowane są narządy. I w okresie godzinnym między 7 a 9 mamy maksimum pracy żołądka. Tak? Czyli w tym okresie żołądek
jest, pracuje najsilniej, najwydajniej. Warto pamiętać, żeby w tym okresie zjeść ciepłe, pożywne śniadanie. Jeśli przeciążymy żołądek w okresie jego minimum, czyli tak jak mamy maksimum w 7-9, to jego minimum jest w okresie 19-20, więc warto pamiętać, że pod 19 już nie powinniśmy jeść ciężkiego pożywienia. Jesień jest to też czas na przygotowywanie różnych przetworów, więc możemy wykorzystać warzywa, które daje nam ogród. No i leki na naszym talerzu w okresie jesiennym. Czosnek, wiadomo, jest to znany przez każdego warzywo. Proszę dalej, przyprawa. Tak samo cebula. Ich właściwości takie odpornościowe zawdzięczane są związkom antybakteryjnym, przeciwpasożytniczym, przeciwwirusowym. Ale jak wiemy, nie każdy też tą cebulę dobrze toleruje, prawda? Często mamy wzdęcia. Osoby, które mają problemy z wątrobą, narzekają, że po cebuli gorzej się czują. Ale też dlatego, że tam w cebuli występuje siarka. I taka rada dla każdego, kto lubi cebulę, a nie do końca ją może spożywać, należy tą cebulę zetrzeć albo rozdrobnić i poczekać, aż siarka wyparuje. I wtedy można wykorzystywać tę cebulę częściej. Oczywiście są osoby, które tej cebuli nie tolerują, więc nie będę tutaj się upierać, ale taka forma jest też możliwa do wykorzystania. Żurawina bardzo wzmacnia też układ, oczyszcza układ moczowy. Sok z żurawiny czy żurawina jako dodatek do porannej kaszy jaglanej. Dalej. No i ta cenna nasza aronia, prawda? Czyli aronia jako związek silnie antyoksydacyjny, wzmacniający układ odpornościowy. I tak jak mamy tutaj wypisane, jest to energia, witalność, siła, odporność, zdrowe zęby, dziąsła, mocne kości, zdrowa skóra. Czyli w okresie jesienno-zimowym, jeśli mamy taki bardzo mocny suplement czy preparat, który może uzupełnić naszą dietę o wartości odżywczej, warto z tego skorzystać. I warto to dodawać naprawdę czy do kaszy jaglanej, czy zrobić sobie też kisiel. Bardzo dobrze po tym osoby też reagują na perystaltykę jelit, czyli łatwiej można się wypróżnić, więc uważam, że bardzo dobre korzyści, zresztą pacjenci i znajomi, którzy wykorzystują aronię, golden aronię, bardzo sobie ją chwalą. Kolejnym elementem, jako element wzmacniający układ odpornościowy w okresie też jesiennym, czy nie tylko są kwasy omega-3. Kwasy omega-3 mają działanie przeciwzapalne, wzmacniające też układ odpornościowy i musi być odpowiedni stosunek kwasów omega-3 do omega-6. I jak wiemy, takim produktem jest olej Golden Drop. On spełnia te właściwości i świetnie też nadaje się do potraw jako ten element, gdzie można wykorzystywać go na ciepło, jak i na zimno. Elementem kolejnym jest olej kokosowy. W oleju kokosowym jest tak zwany kwas laurynowy, który też ma działanie takie wzmacniające, antywirusowe, antybakteryjne. I taka ciekawostka to jest, że kwas laurynowy tylko występuje w oleju kokosowym i w mleku matki. Więc warto też korzystać z tego oleju. Zdrowe właściwości miodu. Różne mamy miody. Jest miód gryczany, miód lipowy, miód akacjowy, miód wielokwiatowy. Wiedząc, że miód ma bardzo dobre właściwości też zdrowotne i odpornościowe, można również w połączeniu z tą golden aronią też wykorzystać i wzmocnić ten układ odpornościowy. Tak samo cynamon. Cynamon jest też elementem, który w przypadku cukrzyków bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ obniża bardzo ładnie poziom cukru. A przy okazji dodaje nam smak i aromat. Imbir działa przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, pomaga na stawy,
na stany zapalne przede wszystkim zatok. I korzystnym też elementem jest na przykład, proszę dalej, kurkuma. Proszę dalej. Jakie warzywa wykorzystujemy w okresie jesiennym? Czy w tym roku robiliście już zupę z dyni? Super. Także wykorzystujemy najbardziej warzywa, te, które są warzywami korzeniowymi. I w tym okresie, tak, czyli mamy dynia, marchew, seler, pietruszka, cebula, pieczone z ziołami, są dobrym pomysłem też na przekąskę. Raczej odchodzimy od pomidorów, papryki, oczywiście jeszcze one są, ale ogórki, rzodkiewka to jest raczej w okresie wiosennym. Tutaj będziemy korzystać z darów natury i z warzyw w okresie jesiennym. Rośliny strączkowe, jako też element, który wykorzystywany jest w okresie jesienno-zimowym, żeby nie korzystać cały czas z mięsa. Mięso długo się trawi, więc korzystajmy też z zamiennika białka, jakim jest roślina strączkowa, fasolka, soczewica, ciecierzyca. I taka rada, dwie części na przykład ryżu w połączeniu z rośliną strączkową z fasolą daje nam odpowiednik białka zwierzęcego, więc daniem korzystnym może być na przykład risotto z fasolką i z warzywami. I tutaj mamy różne gatunki soczewicy. Bardzo zachęcam do wykorzystywania też tych produktów. Orzechy włoskie, pestki dyni, ziarenka słonecznika, migdały to są też te elementy, które uzupełniają w cenne składniki, w cynk, w białko, w dobre tłuszcze. I dynia. Tak, mamy dynię, możemy wykorzystać pestki. Okazuje się, że w pestkach dyni jest praktycznie 5 razy więcej żelaza niż w polędwicy czy wołowej, czy też z piersi kurczaka, oczywiście w 100 gramach. Oprócz tego pestki dyni zawierają magnez, potas oraz kukurbitacyny, które pomaga usuwać z organizmu pasożyty. No i sprawdzone sposoby na przeziębienia. Syrop z cebuli, tak? Każdy z nas zna syrop z cebuli. Dalej. Napój imbirowy. Rewelacja. Akurat 3 dni temu jeszcze miałam bardzo mocny katar, postawił mnie na nogi. Świeży imbir, zalany wrzątkiem, odczekać aż przystygnie, dodać troszeczkę miodu, cytrynę. Można też wzbogacić kurkumą, pyłkiem pszczelim, pierzgą. I pierzga w miodzie. Jest to niezwykła mieszanka miodu, pyłku oraz mleczka pszczelego. Jest także źródłem witaminy K oraz kwasu mlekowego, żelaza, wzmacnia odporność. Korzystnymi technikami w okresie jesiennym i zimowym są też kąpiele stóp, ponieważ stopy najczęściej namarzną, więc można zanurzyć stopy w wodzie z imbirem, można zanurzyć w wodzie w ciepłej, kąpiele też z olejkami z drzewa herbacianego, no i można również postawić w pokoju talerzyk z ząbkiem czosnku czy cebulki. Proszę bardzo. Czego unikamy w okresie jesienno-zimowym? Tak naprawdę cukier jest najbardziej niekorzystny, ponieważ on jest źródłem rozwoju bakterii, wirusów, daje nam duży udział właśnie śluzu, więc unikamy przede wszystkim jego i wychładzających potraw, czyli nadmiaru surowizny, nadmiaru jogurtów, zimnej wody i smaczne jesienne potrawy jako przykład. Wykorzystanie jaglanki właśnie z Golden Aronią w połączeniu z olejem lnianym. Może być też wersja z na przykład żurawiną. Zupa dyniowa z imbirem, świeżym sokiem też z pomarańczy. Ciasto dyniowe wykorzystać do zupy dyniowej. Też można olej właśnie Golden Drop. Zupa z pieczonych warzyw. Grzanka z pastą hummus, czyli z soczewicy, ciecierzycy czy z fasoli.
pieczone warzywa z ziołami w połączeniu z olejem, golden aronią i miodem, grzanka z pastelniarską i z ziołami, zupka krem z pieczonych pomidorów, pieczone warzywa z ziołami, ryba z pieca, olej golden drop jako wykorzystanie smakowe i wzmacniające. No i do picia może być herbatka imbirowa, cytrynowa i cynamonowa. Jako przekąska może być kisiel też z właśnie golden aronii. Pamiętajcie Państwo, że dieta zgodna z porą roku jest przede wszystkim dla zdrowia, tak? Chudnięcie i tak przyjdzie. Zdrowa dieta plus ruch to podstawa, dzięki której uda się ten cel osiągnąć. A z czasem waga i tak zacznie spadać. Akceptujmy siebie i walczmy o zdrowie. Dziękuję.